No i na początku, jak sobie zagrałem, to nawet się przyjemnie grało, ale po jakimś czasie gierka zaczęła mnie nużyć, ponieważ ona ma strasznie usypiający soundtrack. W sensie, on nie jest może zły, ale jest moim zdaniem zbyt spokojny. Przez to, że wiecie, jestem też przyzwyczajony do takiego bardziej dynamicznego, jak na przykład, nie wiem, w Jacku 1 czy w Jacku 2, bo Jack 1 też miał bardzo dynamiczne nutki. No ale no cóż, jak jesteś do czegoś przyzwyczajony, to tak później jest. A, i zostałem pokonany. Dobra, tam orb się zapisał, że go wziąłem. Tak, zapisało się. 2% nadal mamy, więc gitara się ma. Sprawdźmy, czy może tutaj nic nie ma. Twórcy lubią bardzo takie rzeczy chować. O, widzicie, tam już jest orb. Dobrze, że go tutaj dostrzegłem. Dobra. Dawaj, kurde. Pieprzone roślinki, pieprzone te fioletowe, fioletowo-ekowe. Bo tak, to jest takie roślinki fioletowego eka. Ciekawe, jak tam u Jacka w więzieniu, co nie? Pewnie się dobrze bawi tam z Baronem Praxisem i z Erolem. Jogging pewnie uprawiają, czy coś w ten deseń. No dobra, no to tutaj teraz doszliśmy, więc teraz będziemy mieli zjeżdżalnię. Oj kurde, ominąłem jednego. Fuck. Najgorzej. Dobra, to jak się będę cofał, to wtedy go sobie zbiorę. Najwyżej będę musiał, kurde, zaspamić save state'ami livestream, ponieważ, kurde, będę chciał zdobyć jak najwięcej tych orbów. Dobra, helpak nas tutaj oczywiście wyleczył. Wow! Się trochę wystraszyłem, nie powiem, że nie, przez to, że Daxter się tak odbił. Ogólnie muzyka, która teraz leci w tle, jest spoko, ale pamiętam, że jak grałem na PSP te 5 lat temu, to mnie trochę triggerowała w pewnych momentach i jest to takie, boże, niech ten soundtrack się wreszcie skończy, co nie? Ale jest całkiem spoko, nie powiem, że nie. Jest taka wpadająca w ucho. Pieprzony robak. To w ogóle też mnie wkurza, że na przykład atakujesz te robaczki i w zasadzie nie za każdym razem ci ten damage się zalicza. Przez co potem musisz tak troszeczkę na wariackich papierach uważać. Co ja mam w ogóle z tymi wariackimi papierami? To przez Nero, kurde, bo Nero powiedział, kurde, wariackie papiery i teraz każdy to powtarza. Czy to ja, czy to Zakolnikow, kurde. O! A tam teściowa chyba crew jest. Portret jej w sumie. Może jakaś kolejna postać z serii? Może Daxter tak naprawdę przedstawia jeszcze więcej postaci? To jest całkiem możliwe. Zobaczymy, czy tutaj jakieś orby są. No trochę głupio byłoby ominąć orby w tak łatwych miejscach, co nie? Co tu mamy? A, dobra. To coś po prostu tu jest. Tu po prostu jest to coś. Tam do góry chyba da się dostać, ale nie, przecież stamtąd nie, czekajcie, stąd żeśmy przyszli, a tam co jest? No zobaczmy, kurde. Nie ma, kurde, przede mną żadnych tajemnic. Ja tutaj wbiję, tak czy siak. No zobaczmy, co tutaj mamy. Aha, dobra, to ja się cofnąłem, dobra. Nie ogarnąłem trochę, myślałem, że ja tam dołem przyszedłem. Widzicie, już się popierniczyłem, to jest takie trochę typowe w tej gierce. Bo czasami po prostu niektóre jakby rzeczy są do siebie uber podobne, przez co wiesz, możesz się łatwo pomylić. Dobra, co my tutaj mamy jeszcze? Tutaj coś mamy, przy okazji kolejne jakieś takie rzeczy, które nam się przydadzą na później, więc spoko.
Sorry, że jakby też nie spamię ciekawostkami, ale Daxter ma taki sam problem jak trylogia Jacka, w zasadzie to Jack 2, że po prostu gra została chyba nieskazitelnie wydana, bo nie widziałem, żeby były jakieś rzeczy skasowane z tej gierki. Chyba, że coś jest faktycznie, a ja tego nie dostrzegłem. No ale też pewnie bym więcej wiedział, gdybym trochę więcej grał w Daxtera. Ja bardzo mało w Daxtera grałem i mam nadzieję, że ta próba let's playa w końcu się okaże tą prawdziwą i nie będę musiał, kurde, anulować let's playa, bo nie wiem, raptem mi się odechciało czy coś. Bo bardzo chcę zrobić całą serię Jacka, łącznie z tym... z tą zaginioną granicą całą. Okej, dobra, i tutaj mamy ponownie walkę z tymi, kurde, robaczkami. Dobra, zabieramy co nasze. Yellow gemy też zbieramy. Po prostu żółte gemy. Chociaż ja bym wolał na to Skull Gem mówić, no bo mówię, przyzwyczajenie z Jacka 2 i 3. Bo w końcu w tamtych grach one zadebiutowały. I co, już nic nie ma? To wszystko? Okej, okay, trochę mało. Helpak się zawsze przyda. Tak, wszystkich tutaj już zaatakowałem. Wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę. Po prostu to teraz eksploruję, czy czasem nie ma tutaj nigdzie żadnych precursor orbów schowanych przede mną. Dobra, tutaj przyszedłem. Więc teraz tam idziemy. Dokładnie tak, tutaj nas jeszcze nie było. Te roślinki w sumie nawet nie ma sensu atakować, bo one i tak nic nie dadzą. Przynajmniej na chwilę obecną. No, i się udało. To, co mieliśmy zdobyć, to zdobyliśmy, ale ja mimo co zdobędę jeszcze więcej. Tak na wszelki wypadek, żeby nie było. To wszystkie? Tak, to wszystkie są. A nie, jeszcze jest tutaj. Ancymon się schował. Tutaj nie ma żadnego przejścia, nie widzę, żeby coś było za nami. Tu gdzieś widziałem... A nie, dobra, to mi się trochę przewidziało. Przez chwilę myślałem, że tutaj widziałem jakąś gromadkę precursor orbów na jednym z lampionów. Znaczy lampionów, na jednej z lamp. Sam jestem taki lampion, kurde, kościelny. Dobra, nic tutaj nie ma. Nie widzę, nie widzę. Chyba, że nawet z okularami ślepy jestem, no to wtedy trochę hashtag rip. Okej, to teraz tędy lecimy. A. No dobra, no to teraz mamy, kurde, ślisk, czyli zjazd, w sumie innymi słowy. I lecimy. To na razie orbów nie widzę. O, tutaj jest orb. Nie, no całkiem przyjemnie się zjeżdża, nie powiem, że nie. Jakaś tam mała frajda jest z tego. O kurde, ile orbów żeśmy zgarnęli. 42 na 50, no to prawie poziom ukończony w 100% jest. Ładnie. Tam oczywiście parę yellow gemów brakuje. Ale całkiem spoko nam poszło. I to już jest koniec w ogóle tego, tej sekwencji.
Jeszcze taka fajna muzyczka w windzie. Uhuhu. Fajna, ale taka spokojna, ale to wiadomo, bo to są muzyczki z windy, więc czego się tutaj spodziewać. Dobra, podbiegnijmy do tego ziomeczka. You've exceeded my expectations. Payment received in full, and I'll be phoning your employer immediately. Now off you go. No i widzisz, ziomeczku, mission complete. To jest w ogóle fajny dźwięk, bo jest jeszcze też taki drugi fajny dźwięk, jak oczywiście sfailujemy w jakiejś misji, ale to zdążycie go jeszcze posłuchać. To West Side Hotel mamy zaliczony, no to teraz możemy sobie stąd iść już. Winda została nam ponownie aktywowana, więc idziemy sobie na Haven City. Więc musimy chyba ponownie lecieć. Aha, czyli musimy teraz iść do construction site. Pamiętacie tą lokację z Jacka Dwójcy, nie? No to właśnie teraz lecimy do construction site. Tam była jakby śmierć barona. Jeżeli pamiętacie. A jeżeli nie pamiętacie, to teraz wiedzcie, że tak jest. Jeszcze nam się construction site nie załadowało, więc nie wiemy, ile tutaj będziemy mieli orbów. Jeszcze jest Haven City. Dobra, mamy construction site. 40 orbów, 25 skull gemów. Albo po prostu gold gemów. Yellow gold gemów. I tutaj nawet mamy już pierwszego. No i teraz będziemy musieli po prostu unikać przeszkód. Tyle w zasadzie. Na razie to jest taka w sumie bardzo spokojna lokacja. Nie powiem, że nie. Bo na razie żaden soundtrack się nie uruchomił. Co jest dosyć zaskakujące. No ale co ja mogę powiedzieć o construction site? Jest to po prostu lokacja, w której, jak widzicie, są tutaj prace robione różne. Prawdopodobnie tutaj baron już zarządza tym wszystkim i tutaj jakby chce wybudować jakąś wyspę lub cokolwiek. Albo po prostu rozbudować tutaj w taki sposób miasto. Bo żurawie również tutaj stoją. Tylko ich jeszcze na razie nie widzimy. Aczkolwiek są. To mogę was zapewnić, że one są tutaj. Słabo trochę. Słabo trochę, że spadłem. W sumie może upewnijmy się, czy tutaj nie ma żadnego precursor orba. 5% już mamy save'a. Całkiem szybko się wbijają tutaj te procenty, a mamy dopiero pół godziny nagrywania. O, co to było za przycinka mała? Co to miało być? Czyżby gierka nam coś chciała wczytać? Być może. A, tutaj precursor orb. Nie uciekniesz przede mną. Czekajcie, inaczej to zrobimy. Zbiorę go zaraz. Tylko trafić w niego muszę. No dobra, już trafiony, zatopiony. Fajny w ogóle jest odgłos zbierania tych orbów. Chociaż wolałem jednak chyba z Jacka jedynki odgłos. Ewentualnie z Jacka dwójki i trójki. Bo to jest w sumie jeden i ten sam. No, mamy tutaj sobie oczywiście buteleczkę, w której będziemy mogli trzymać tych całych zrogowaciałych robali. O, i to jest prawidłowe, kurde, chodzenie po siatce. A nie to, co w takim Crashu The Wrath of Cortex. Tak powinni wtedy Traveler's Tales zrobić. Takie coś powinno być. A nie to, co było w The Wrath of Cortex. Tak, nawet w takim głupim Daxterze będę doszukiwał się ulepszeń względem The Wrath of Cortex. Wow. Dobra, jesteśmy już na drugiej stronie, widzę.
Nie! Jezu, 3 śmierci pod rząd, najgorzej. Dawaj, jeszcze raz. Proszę, 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 zbierz to. Jest, 10. Teraz lecimy tędy. That ain't no bug. And you're too scruffy to be a creeper. So, what's your game? Speak up before these barrels become both ends of the conversation. Who are you? I could ask you the same. Sweet cheeks. Well, if you must know, I'm Taryn. Let me guess. You're one of those lame exterminators who think they can still clean up the city. I've got news for you. Those new metal bugs are more than you can handle. So take your little toys and go home. And I've got news for you. You're really hot when you're angry. We've got bigger problems around here than people know. You want to help? Here's a big girl's way of taking out bugs. You get the creeps. I'll get that crane moving. Think you can handle it? Okay, baby, I'll play along. Watch me work, sugar! Hey, watch where you spray that thing, cowboy. No, więc ta oto przesympatyczna kobieta to była Taryn i według historii ona została tutaj wysłana przez miasto, by sprzątnąć całe te robactwo i inne tego typu istoty kręcące się właśnie po construction site. Mogliśmy nawet dostrzec w cutscence, że Daxter oczywiście no musiał ze swoje jakieś takie podtekściki seksualne powiedzieć w jej stronę, co nie? No tak, bo w tej gierce będzie dużo takich podtekścików. Będzie to też humor skierowany do starszych odbiorców, nie tylko do młodszych. No i teraz się oczywiście odpaliła muzyka z Construction Site, więc możemy sobie ją posłuchać. Okej, tędy nie przejdziemy, więc musimy teraz tutaj wskoczyć. You're in position, fuzzball. Drop down and clear the platform. I'll pick you up when the bugs are gone. Two more. Tutaj zbieramy co nasze, 12 oczywiście. I sprawdźmy, czy tutaj nic nie ma. A, widzicie? Tutaj też był orb. I bym ominął łatwo. Proszę bardzo, to co mamy, to mamy. W sensie to, co miałem zebrać, to mamy zebrane już. To chciałem powiedzieć. Mimo, że nawet lubię ten soundtrack, to jednak wydaje mi się, że on jest zbyt spokojny jak na taką lokację. No ale to jest takie moje subiektywne zdanie w tej kwestii. Mógłbym oczywiście powiedzieć swoje obiektywne, ale wydaje mi się, że po prostu jest za spokojny soundtrack tutaj. Nie każdy oczywiście się musi z moim zdaniem zgodzić, oczywiście, że tak. If you can make your way back, meet me at the bar. Ha ha ha, widzicie, jak oszukałem system? Proszę bardzo.
orby zebrane.